Młodym zespołom grającym muzykę niekomercyjną nie jest łatwo przebić się na polskim rynku muzycznym. Młode kapele wspierają się więc wzajemnie, a wspólne koncerty są tego najlepszym przykładem. Zespoły Time to Express, Kurkuma i młoda formacja Joyride zagrały w weekend wspólny koncert zamykający sezon we Free Blues Clubie. Próbujemy cementować scenę szczecińską na tyle, na ile możemy. Uważamy, że muzyka to nie są zawody i fajnie by było, żeby powrócić do tego, co działo się w latach 90. Są to jakby dla mnie czasy nieosiągalne muzycznie, wtedy nie grałem, ale wiem od starszych kolegów, że właśnie był taki kolektyw rockowy w Szczecinie. Zespół Time to Express pochodzi z Kołobrzegu i wypływa na coraz szersze wody polskiej sceny rockowej. Zespół zagrał kilka koncertów jako support zespołu Koma. Na swoim koncie ma dwa albumy. Krążek Void in You ukazał się prawie rok temu i spotkał się z ciepłym przyjęciem krytyków i publiczności. W tej chwili po wakacjach chcemy wydać singla, który tu mogę podać nazwę, nazywa się Bez Szans. Jest po polsku, co jest dla nas też trochę, że tak powiem, niespodzianką, ponieważ przeważnie gramy po angielsku. Jako pierwsza na rokowym zakończeniu sezonu zagrała najmłodsza z kapel zespół Joyride. No przede wszystkim chcielibyśmy zagrać jak najwięcej koncertów u nas w rodzinnym mieście. No najlepiej byłoby też poza granicami miasta, w jakichś okolicznych miejscowościach. No i też będziemy się starać na jesień już dopiero ogarnąć jakieś koncerty, może przed jakimiś większymi zespołami. Już tak ściśle nie w zachodniopomorskim. Rokowe zakończenie sezonu we Free Blues Clubie mimo ciepłej pogody zgromadziło sporą publiczność. Free Blues Club na sezon wakacyjny zawiesza działalność. Tym bardziej korzystnie, że sezon pożegnaliśmy w energetycznej, rokowej atmosferze.